Siema. Świat Wiedźmina jest niesamowicie niebezpieczny. W odległych górach Mahakamu może nie natrafimy na bandytów, ale za to czekają na nas niesamowicie zimne zimy. Niebezpieczne lawiny, szarleje ukrywające się w jaskiniach, czy po prostu nietolerancyjni krasnoludowie. Welen to mokradło pełne potworów i bandytów, a w miastach po prostu musisz zarobić, inaczej umrzesz z głodu. Szansa na przeżycie w tym świecie byłaby naprawdę nikła. A moje pytanie na dzisiaj to, czy ty dałbyś radę przetrwać w świecie Wiedźmina? Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i giga wiedźminowy Discord jest też w opisie. Możecie tam zajrzeć. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę bardziej skomplikowany i będzie też pewnego rodzaju grą. Skonstruowałem to tak, że nie musisz w niej uczestniczyć, mam nadzieję, żeby się dobrze bawić, ale dla każdego, kto chce uczestniczyć, muszę najpierw wytłumaczyć zasady. Każdy, kto ogląda tylko odcinek, może sobie skipnąć tą część. W grze operujemy statystykami, wysportowaniem, sprytem, majątkiem i inteligencją. Rozwinięcie poszczególnych umiejętności będzie zaraz. Wpierw przydzielisz sobie ilość punktów do danej statystyki. Na przykład rozdajmy sobie po 3 do każdej z nich. Każda przedstawiona lokalizacja będzie miała minimalną ilość potrzebną do przetrwania. Na potrzeby tutoriala do lokalizacji X będzie to powiedzmy 4 wysportowania i 2 sprytu. Jeżeli nie posiadasz przynajmniej 4 wysportowania i przynajmniej 2 sprytu, to nie przetrwasz w danej lokalizacji. Na potrzeby przykładu mi, jak widać, się nie udało. Następna lokalizacja A wymaga jednak 2 sprytu i 2 inteligencji. Tak się składa, że mam 2 punkty sprytu i inteligencji. Oznacza to, że przetrwałem i będę żyć, ale pytanie, jak dobrze będzie mi się tam żyć? Cała gra będzie się opierać właśnie na punktach. Podstawę tych punktów stanowi to, co wymagane. W tym przypadku jest to spryt i inteligencja. Mamy 3 punkty sprytu i 3 punkty inteligencji. Zatem mam łącznie 6 punktów. Powiedzmy, że ta lokalizacja wymaga jeszcze wysportowania na poziomie przynajmniej 2 punktów. Mam ponad 2 punkty, więc udało mi się przetrwać. Oznacza to też, że mam aktualnie 9 punktów. W trakcie gry będą pojawiać się też różne, nazwijmy to, eventy. Na Skellige będzie ważne, by umieć pływać, więc za taką umiejętność na przykład będziesz mógł dostać 1 punkt, a za jej brak od sumy 9 odejmiesz sobie 1. Załóżmy, że umiesz pływać, więc masz punktów 10. Na potrzeby przykładu oznacza to, że nie tylko przeżyłbyś na Skellige, ale również, że żyłbyś tam jak totalny szef. A może w przyszłości nawet udałoby ci się zostać królem. Gdybyś miał tych punktów 7, oznaczałoby to, że może i byś przeżył, ale wiódłbyś tam marny żywot nędzarza. I właściwie tyle. Tak będziemy przechodzić przez wszystkie regiony. Zaczynajmy. Czas na statystyki. Statystyki będą podstawą tego, czy udało ci się gdzieś przetrwać. Liczymy je od 1 punkta do punktów 5. Wysportowanie. Siła, jak i kondycja w całym świecie Wiedźmina są bardzo istotne. Świat Wiedźmina w końcu oparty jest na pracy fizycznej i nie licząc magów i czarodziejek, praktycznie każdy w tym świecie musi być wysportowany. 5 punktów to wygląd co najmniej Mariusza Pudzianowskiego albo wysportowanie jak sam Geralt z Rivi. Z kolei 1 punkt za wygląd Szczypiorka lub wagę 160 kg tłuszczu. Wysportowanie to umiejętność walki i jak dobry w niej będziesz, ale też przede wszystkim jak ciężko potrafiłbyś pracować fizycznie w razie takiej potrzeby. W razie potrzeby, jak szybko byś uciekał przed potworem, albo czy może tego potwora mógłbyś znokautować swoją własną siłą. Spryt to generalnie umiejętność, która przydaje się w życiu. Niezależnie czy w miastach czy na wsiach, potrafi ona ułożyć nam życie. Czy często zdarzyło ci się komuś pożyczyć jakiś przedmiot, a potem nie otrzymać tego przedmiotu z powrotem, a sam jesteś zbyt łatwowierny? Jeżeli tak, 1 to punkt, który powinieneś sobie dać. Często wkręciłeś się w jakieś miejsce lub załatwiłeś sobie coś za darmo, udało ci się kupić coś za małą cenę, a potem sprzedać z dużym zyskiem. Jeżeli tak, ilość przydzielonych punktów to 5. Majątek. Majątek to bardzo istotna rzecz. Dzięki niemu możesz sobie kupić bezpieczeństwo, kupując małą armię, czy w razie problemu z potworem, wynajmując sobie właśnie Wiedźmina. W przypadku, kiedy nie masz pieniędzy, musisz sobie sam radzić z własnymi problemami. 1 punkt, jeżeli to, co aktualnie widzisz, to prawdopodobnie twój dom, a ty ledwo co wiążesz koniec z końcem. Twoi rodzice też nie są bogaci, a twoja przyszłość wygląda marnie. 5 punktów, jeżeli mieszkasz w naprawdę niezłej willi, a twój samochód czy twoich rodziców to dobry Mercedes lub BMW. Inteligencja.
I nie chodzi mi tu o generalne IQ, tylko bardziej w kontekście książek i wiedzy teoretycznej. Inteligencja to czytanie książek czy sama wiedza na temat jakiejś dziedziny. Chyba najprostszym wyznacznikiem będą oceny w szkole. Jeżeli chodzisz do szkoły, jakie są twoje oceny, czy jeżeli chodziłeś do szkoły, jakie te oceny były? 5 punktów za pasek, 1 punkt za dwójki. Skoro już mamy wszystko, czas zacząć odcinek. Czy przetrwałbyś w świecie Wiedźmina? A zaczniemy sobie od Skellige. Wyspy to absolutnie brutalne miejsce, w którym przetrwają tylko najsilniejsi. Spryt czy majątek na niewiele się tu zda. Wyspiarze to tradycjonaliści, prócz siły i honoru nie liczy się dla nich praktycznie nic. By w ogóle przetrwać na tych wyspach, musisz być naprawdę wysportowany. Jeżeli twoja siła i wysportowanie są na poziomie zwykłego człowieka, może i przetrwasz na Skellige, ale życia tam łatwego nie będziesz miał. Prawdopodobnie całe życie byłbyś dręczony, a rodzina ukrywałaby cię przed światem. Na pewnym etapie życia wdałbyś się w jakąś brutalną bójkę, która skończyłaby się zapewne twoją śmiercią. Skellige opiera się praktycznie tylko na sile fizycznej, więc dzięki niej możesz na wyspach zajść naprawdę wysoko. Jako osobnik silny i wytrzymały, zdecydowanie na wyspach korzystałbyś z życia. I czy tego byś chciał, czy nie, większość twoich podróży kończyłaby się jakimiś epickimi historiami, opowiadanymi przez lata. Z odpowiednimi dokonaniami, w których tą siłę byś udowodnił, może i nawet mógłbyś startować na kandydata do władania tymi ziemiami. Historie czynią Skelligijczyka człowiekiem wysp. I to one decydują, jak dużo osób będzie pić za ciebie miód po śmierci. Bez wysportowania, tych historii do opowiedzenia wiele mieć nie będziesz. Nie oszukujmy się, Skellige to też przede wszystkim morze. To przecież region, który słynie z najlepszych pereł, a ich głównym daniem jest tam ryba. Nawet jeżeli nie interesuje cię rybołówstwo, a w głowie masz tylko wojakowanie, to i tak nawet na wojaczkę udasz się drakarem. Umiejętność żeglugi na wyspach z tego względu jest bardzo istotna. A co się stanie, jeżeli podczas sztormu z takiej łodzi wpadłbyś do wody? Jeżeli umiałbyś pływać, to absolutnie nic, ale w przypadku braku takiej umiejętności, odpowiedź jest jedna. Po prostu byś umarł. Umiejętność pływania więc jest nieomalże obowiązkowa na wyspach Skellige. Nawet jeżeli nie umiesz łowić pereł, nawet jeżeli jesteś słaby jak rozcieńczone wino w dawnym Rzymie, to i tak, na wyspach jest dla ciebie szansa, bo Skelligijczycy bardziej niż ryby i małże kochają stal, potrzebną im do wojaczkowania. A stal tą ktoś musi robić. Jeżeli zatem posiadasz umiejętność wytwarzania rzeczy z metalu, na Skellige tak czy siak będziesz pewnie szanowany. Chroniony przez wszystkich, całe życie spędzisz w kuźni, kując czy to miecze, czy pancerze. Ale co prawda to prawda, praktycznie zawsze będziesz miał to, czego zapragniesz. Na Skellige przetrwają tylko najsilniejsi i tylko zimnokrwiści. Potrafi być tam naprawdę zimno. Nieraz pewnie przypadkiem zdarzy ci się być bliski hipotermii lub być w już jej zaawansowanym stadium. Musisz umieć sobie z tym radzić. Skellige to naprawdę brutalne miejsce, ale kiedy mówisz, że jesteś ze Skellige, budzisz tym samym podziw wśród praktycznie całego kontynentu. Jeżeli masz od minus 1 do 4 punktów, twoje życie na Skellige będzie wyglądać naprawdę marnie. Prawdopodobnie nie dożyjesz nawet 30 lat, a zabije cię lodowata woda czy zwykła harpia, która wytrąci cię z łodzi. A nawet jeżeli dożyjesz 30, to i tak twoje życie to będzie ciągła praca i walka z wiecznymi problemami. 30 lat to i tak lepiej od ludzi, którzy nie potrafili wystarczająco szybko biegać, czy rzucić potwora jakimś ciężkim głazem i nie przeżyliby na Skellige nawet dzieciństwa. Jeżeli masz od 5 punktów do 9, twoje życie będzie przypominać na wyspach życie zupełnie normalnego Skelligijczyka. Powiedziałbym, że wręcz zostałeś stworzony do tego, by być wikingiem. Dobra fizyczność czy umiejętności takie jak żegluga i pływanie pozwolą ci na naprawdę wiele. Twoją śmierć będą opijać twoi liczni kompani, a kto wie, może nawet i bogowie. Jeżeli masz od 10 punktów do 12, zostałeś stworzony, by być absolutną legendą wysp. Twoje nazwisko przez najbliższe tysiąclecia będzie budzić podziw, a legenda o twoich dokonaniach będzie przez długie lata po twojej śmierci tematem do dyskusji. Dzięki swoim przestronnym umiejętnościom zajdziesz naprawdę daleko, a dzięki znajomościom, jakie pozyskasz przez całe swoje życie, może na starość zostaniesz nawet królem wysp. W końcu, jaki kandydat byłby lepszy od ciebie? Po śmierci dostaniesz jakiś pomnik lub co najmniej jakiś...
jakiś pomnik lub przynajmniej jakaś kuźnia zostanie nazwana twoim imieniem. Skellige to zdecydowanie miejsce, w którym byś przetrwał i w razie koniunkcji sfer udałbym się właśnie w to miejsce. Nikszty łatwiejszy od Skellige nie jest Velen. Tylko mimo małej szansy przetrwania w tamtym miejscu, nikt się tam nie szanuje. Wysportowanie w tamtym miejscu będzie bardzo przydatne, ale prawdopodobnie do tego, by szybko zwiewać przed bandytami, których w tamtym miejscu jest absolutnie masa. Dobra kondycja też pomoże ci w starciu z jakimś potworem, ale do tego, żeby go pokonać, potrzebowałbyś dobrego miecza i umiejętności nim władania, których prawdopodobnie nie masz. Jeżeli twoi rodzice lub ty po prostu nie jesteście bogaci, takich umiejętności nigdy nie pozyskasz, bo nauki kosztują i to dużo. Jeżeli jesteś bogaty w Velen, przetrwasz, ale samo bogactwo nie wystarczy. W Velen bogactwo oznacza często kłopoty. Przykład? Mysia wieża. Bez znajomości, bez armii, czy nie będąc wystarczająco cwanym, w Velen nic nie osiągniesz. Jeżeli masz za co jeść, to prawdopodobnie przyjdą bandyci i zaraz ci to jadło odbiorą. Nieważne jak silny byś nie był, ich będzie 20. Jeżeli jesteś kobietą, to chyba nie muszę mówić, co zrobi przechodzące tamtymi ziemiami wojsko, a po wojsku przyjdą bandyci. Żeby przetrwać w Velen, musisz być niestety, ale podłym człowiekiem. Na tych ziemiach musisz czasem zabrać ostatnie monety matce z dzieckiem lub ostatnią rybę głodnemu rybakowi. Każde okazanie tutaj dobroci zostanie wykorzystane. Każda pożyczka, którą udzielisz miłemu sąsiadowi, prawdopodobnie nigdy nie zostanie spłacona. Velen to też masa trupów, masa potworów, masa bandytów i ludowych wierzeń. Wiara może ci w tej sytuacji naprawdę pomóc. Święty ogień oświetli je! Spali! Oczyści! Święty ogień! Spalić może przeciwników, a jeżeli wierzysz w lokalne wiedźmy, to w sumie też dobrze. Całkiem możliwe, że pewnego dnia panie lasu ci się za to odwdzięczą. Jeżeli masz od 1 punkta do 8, twoje życie w Velen będzie naprawdę ciężkie, bo i tereny, na których potencjalnie byś mieszkał, do najłatwiejszych nie należą. W tym scenariuszu prawdopodobnie szybko byś zginął, zabity przez potwora, bandytów, chorobę czy wojsko, a i twoje życie wypełnione byłoby smutkiem, nędzą i nieustanną pracą. Jadłbyś zapewne jakieś korzonki i nigdy nawet nie zgromadziłbyś pieniędzy, by opuścić tę ziemię. Jeżeli dożyłbyś starości, to zapewne nędznej i umarłbyś zapomniany gdzieś na bagnach. Całe życie duszone przez najróżniejsze plugactwa tego świata. Jeżeli masz od 9 punktów do 14, twoje życie na bagnistych terenach przypominałoby życie normalnego człowieka. Nieważne, czy mieszkałbyś w kasztelu w Rońce, czy w jakiejś innej małej wiosce. Przez większość czasu w swoim życiu głowiłbyś się nad tym, co tu dzisiaj wykombinować, by twoja rodzina mogła coś zjeść. Pewnie miałbyś kilka dobrych historii do opowiedzenia i z dużym szczęściem przeżyłbyś do późnej starości. A po śmierci zakopano by cię może gdzieś na lokalnym cmentarzu, jeżeli miałbyś szczęście. Jeżeli masz od 14 do 19 punktów, Velen staje się twoim królestwem. Przy takim poziomie bagniste tereny stają się nie udręką, a szansą. W razie gdybyś trafił do Wiedźmina 3, to właśnie Velen byłoby najlepszym miejscem dla ciebie. Żyłbyś na dobrym poziomie. Szanowany byłbyś przez większość ludzi, może ze strachu, a może faktycznie budziłbyś podziw. A kto wie, może gdybyś miał odrobinę szczęścia, sam zarządzałbyś kasztelem w Rońce. Gdyby coś baronowi się przydarzyło. A przynajmniej zostałbyś sołtysem jakiejś wioski. Zajadałbyś się mięsiwem i różnego rodzaju warzywami, ale tylko lokalnymi, bo do Velen naprawdę ciężko coś sprowadzić. Żyłbyś naprawdę dobre życie, takie, na jakie nie może sobie pozwolić praktycznie nikt w tamtych stronach. Twoje dzieci z pewnością nie musiałyby się martwić, czy dzisiaj będzie co zjeść. Zupełnie klimatem od takiego Velen czy Skellige różnią się wiedźmińskie miasta. Miasta to chyba najbezpieczniejsze miejsce na całej mapie. Nowigrad czy Oxenfurt to potężne metropolie z potężnymi możliwościami. Oprócz sporadycznego ataku wampirów czy bandyckiego zabójstwa, nic ci tu nie grozi. Istnieje też oczywiście szansa, że łowcy czarownic zauważą, że w domu odpaliłeś jakieś kadzidło, a to oznacza, że pewnie jesteś jakimś czarodziejem. Ale przecież kto używa kadzideł? Wysportowanie w Nowigradzie do przetrwania potrzebne jakoś nie jest, aczkolwiek zawsze dobrze jest być silnym. Nawet jako szczypiorek spokojnie możesz przetrwać w miastach. W miastach nie chodzi o wysportowanie i siłę, w miastach chodzi o spryt i inteligencję. Chociaż kiedy jesteś silny i wysportowany, zawsze znajdziesz jakąś pracę. Doki Nowigradu potrzebują osób, które przeniosą ciężkie bele, potrzebne do naprawy statku. A w nocy zawsze potrzebny jest ktoś do stróżowania magazynu, czy do jakiejś walki na arenie.
siła sprawi, że zarobisz i to nieźle. Szczególnie w przypadku, kiedy za karierę obrajesz sobie półświadek. I chociaż na tej ścieżce kariery żyłbyś nieźle, to w wieku 30 lat prawdopodobnie skończysz na stryczku lub z nożem w plecach i pozdrowieniami od nowego króla miasta. Chyba, że jesteś sprytny. Spryt w połączeniu z wysportowaniem sprawi, że będziesz królem podziemi. Sam własnymi rękoma i układami wywalczysz sobie pozycję, a na starość prawdopodobnie będziesz posiadał kilka bordeli i będziesz żył jak pączek w maśle. Kiedy masz mało sprytu, w mieście zostaniesz wykorzystany i prawdopodobnie zginiesz za sprawę, która cię nawet nie obchodzi. Za pieniądze w mieście możesz kupić wszystko, a bez nich zdechniesz z głodu. Nieważne, czy umiesz pracować, czy jesteś inteligentny, czy sprytny, musisz mieć pieniądze. Miasta oferują też to, co nie oferują inne miejsca. Edukację. To właśnie na miastach takich jak Oxenfurt tworzy się teorie, a potem się je potwierdza. To właśnie tutaj bada się przypadki i rozwiązuje problemy, których fizycznie rozwiązać się nie da. Nauka. I musisz posiadać chociaż podstawową wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje miasto, by znaleźć jakąkolwiek pracę. Jeżeli naprawdę lubisz naukę i księgi, spokojnie możesz zaszyć się w akademiku i stronić od świata. Bezpieczny i ochraniany. Całe życie spędzisz na rozwiązywaniu problemów, które na oczy nigdy nie zobaczysz. A kto wie, po latach nauki może i ty zostaniesz legendą oksenfurtskiej szkoły. Nowigrad i Oxenfurt to też miasta wiecznych problemów. Tłum musi mieć zawsze konia ofiarnego. A wieczny ogień zawsze będzie musiał kogoś palić na stosie. Jak nie czarodziejów, to alchemików. A jak nie alchemików, to nie ludzi. Jeżeli masz od 5 punktów do 10, twoje życie w miastach będzie naprawdę ciężkie. A rekiny, które tam pływają, zapewne zjedzą cię na śniadanie. Mimo ciężkiej pracy będziesz ledwo co wiązał koniec z końcem, ale przynajmniej przeżyjesz. Na końcu pewnie i tak trafisz do rowu, a nikt nie będzie pamiętać, że taka osoba jak ty w ogóle kiedyś istniała. Możesz się tam udać, ale chyba tylko po to, żeby coś tam kupić. Jeżeli masz od 11 do 13 punktów, zaliczasz się do klasy średniej. W mieście nie ma jej dużo, bo bogaci duszą najbiedniejszych, a biedni próbują po prostu przeżyć. Różnice majątkowe z dnia na dzień się pogłębiają, ale ty będziesz mógł sobie spokojnie pracować w mieście. A może kupisz sobie nawet jakiś mały, przytulny dom. Znajdziesz żonę czy męża i prawdopodobnie szczęśliwy dożyjesz swoich dni. Chyba, że przyjdzie wojna lub wieczny ogień straci kozła ofiarnego i znajdzie sobie nowego. Jeżeli masz od 14 do 18 punktów, miasto nie ma dla ciebie limitu. Możesz zostać kimkolwiek chcesz, nawet samym nowym hierarchą. To od ciebie zależy, czy wybierzesz ścieżkę półświadka, czy może zostaniesz hojnym wspomagaczem i wyznawcą wiecznego ognia. Kasyna, dziewczyni, mężczyźni, niziołki, a nawet sukuby. Wszystko, co sobie zapragniesz, będziesz mógł zdobyć. Chcesz być właścicielem kasyna? Proszę bardzo. Chcesz być właścicielem bordelu? Proszę bardzo. Chcesz palić jakichś ludzi na stosach? Nie ma żadnego problemu. A może chcesz budować statki lub uczyć się na uniwersytecie i zostać profesorem? Żaden problem. Całe miasta kłaniałem się przed tobą, a żeby poznać cię, czy dostać chociaż część pieniędzy, które masz, ludzie zrobią wszystko. Miasta to w takim razie zdecydowanie wybór dla ciebie. Wszystkie poprzednie lokalizacje, jakie odwiedziliśmy, to były lokalizacje występujące w grze Wiedźmin 3. Góry Mahakamu to miejsce, które w grze tej nie zobaczymy, ale za to pasmo Mahakamu odwiedzamy w grze Wiedźmin 2, jak i w grze Wiedźmińskie Opowieści Wojna Krwi. Szarleje, harpie, wilki czy Barbegazi to tylko ułamek tego, co czeka cię w tamtejszych górach. A sroga zima, która tam występuje, zmiecie niejednego śmiałka. I to właśnie od pogody sobie zaczniemy. Pogoda w Mahakamie bez dwóch zdań jest sroga. Skeligijskie zimy to przy mahakamskich standardach lato, a w zimę w Mahakamie pada tyle śniegu, że nie można się często nawet poruszyć z jednego miejsca na drugie. To chyba też jedyne miejsce na świecie, w którym tłuszcz na brzuchu jest oznaką rozsądku, bo nie dość, że stanowi ścianę, która blokuje zimno przed dostaniem się do naszych mięśni, to jeszcze kiedy podczas zimy nie będziesz miał co jeść, tłuszcz dla naszego organizmu będzie pewnego rodzaju spiżarką. W Mahakamie krasnoludy tolerują tylko swoich, a z tego co wiem, w prawdziwym świecie mamy tylko gatunek ludzki. No chyba, że masz mniej niż 1,70 m. To wtedy zdecydowanie jesteś jakimś niziołkiem.
Oczywiście 1,70 m to klasyczny mem na temat wzrostu, ale faktycznie jeżeli mamy mniej niż 1,60 m, krasnoludy mogą cię uznać za jednego z nich. W innym wypadku raczej nie masz co szukać w Mahakamie. Wysportowanie, a co za tym idzie siła, zdecydowanie będzie potrzebna w pracy, w ciężkiej pracy, bo pracy w kopalniach. Inaczej prawdopodobnie przy przenoszeniu kruszców coś sobie złamiesz. Kondycja przyda się też przy ucieczce przed lawiną, kiedy zostaniesz w tyle, bo to może być twoje ostatnie zostanie w tyle. A na dodatek szacunek krasnoludów wyrabiasz sobie w jeden sposób. Siłą. Z Mahakamu wydobywa się przeróżne kruśćce, ale również przeróżne kamienie szlachetne, a w samym Mahakamie nic nie rośnie, więc praktycznie całe jedzenie, które spożyjesz, musisz za coś kupić. Krasnoludowie są bogaci, ale dlatego, że ciężko pracują. Kiedy elfy zajmują się strzelaniem z łuków do przyjeżdżających kupców, krasnoludy pracują. Kiedy elfy giną, krasnoludy pracują. Krasnoludowie to typowa definicja dzisiejszych grinderów. Co w stanie jesteś poświęcić, by być bogaty? Bo krasnoludy naprawdę wiele. Jeżeli masz od minus 2 do 6 punktów, Mahakam to miejsce, do którego nawet oficjalnie nie wejdziesz. Krasnoludy cię nie zaakceptują, a twoim domem będą jaskinie pełne szczurów, wilgoci i potworów. Jeść będziesz może jakieś zamrożone ryby, które udało ci się przehandlować lub wyłowić latem w Mahakamie. A pić będziesz śnieg, byle nie żółty. Wygląda ładnie, ale żółtego śniegu nigdy nie pij. Przetrwasz może kilka zim, aż pewnego dnia, szukając kruszców do wydobycia, zostaniesz zabity przez jakiegoś potwora. Albo kogoś takiego jak ty, który w jaskiniach Mahakamu szuka fortuny. Jeżeli masz od 7 punktów do 12, pasmo górskie Mahakamu, jak i krasnoludy, nadal nie są dla ciebie. To surowe miejsce. Całe życie spędzisz jako wyrzutek, pracując dla krasnoludów, płacąc ogromne cło za każdy wydobyty kruszec i kamień. Mieszkać będziesz w zimnej mojej klitce, o ile w ogóle sobie taki dom zbudujesz. Jeżeli nie, kopalnie to jedyne miejsce, co będziesz widzieć całymi dniami i całymi nocami. Kiedy po miesiącach prac wyjdziesz się napić na powierzchnię jakiegoś piwa, to i tak ani z nikim nie porozmawiasz, porozmawiać nie ma z kim, a o kobietach możesz zapomnieć. Zresztą w Mahakamie i tak mają brody. Znaczy, kto jak co lubi. Ale zresztą o czym ja mówię. I tak nie będziesz mógł z żadną porozmawiać, w końcu nie jesteś jednym z nich. I po latach pracy i tak nigdy jednym z nich nie będziesz. Jeżeli masz od 13 do 18 punktów, jak na człowieka w Mahakamie będziesz mógł naprawdę wiele. Jesteś praktycznie krasnoludem, urodzonym w innym ciele. Kto wie, po latach pracy może zaczną cię nawet uznawać za jednego z nich, chociaż na to bym nie liczył. Na pewno będziesz miał co pić i co jeść i z kim rozmawiać. Mieszkać prawdopodobnie też będziesz miał gdzie, ale pamiętaj, Mahakam jest dla krasnoludów. Nigdy nie będziesz tam mile widziany. Niemniej jednak przeżyjesz to, co nie przeżył żaden człowiek. W Mahakamie będziesz jednym z pierwszych, a to może właśnie dzięki tobie. Mahakam stanie się bardziej otwarty na przybyszów z zewnątrz. To miejsce, w którym nigdy nie przeżyjesz tego, co przeżyłbyś wszędzie indziej na świecie, posiadając to, co masz. Tu nigdy nie będziesz mile widziany, ale jeżeli interesują cię bardziej niż rzeczy materialne, te moralne, to właśnie miejsce dla ciebie. Miejsce, w którym powinieneś walczyć o prawa ludzi. A kto wie, może kiedyś powstanie tu twój pomnik. Jeżeli nie udało ci się przetrwać w żadnym miejscu lub w żadnym miejscu nie miałeś godnego życia, to jest jeszcze ostatnia nadzieja. Czas na ostatnie miejsce na dzisiaj. Tu są. Tu są to kraina wina i winorośli, ale przede wszystkim honoru. Jeżeli nie lubisz wina i nie masz honoru, twój los będzie marny. O winach mieszkańcy tego księstwa rozmawiają nieomalże non-stop. I to właśnie znajomość tego trunku może pomóc ci ze znajomościami. To wino upije lokalnego handlarza, a ten sprzeda ci coś taniej. To dzięki niemu twoja rozmowa będzie się kleić i to właśnie dzięki niemu będziesz opowiadał historię ostatniej nocy przez najbliższe lata. Tu są to też kraina honoru. Oczywiście w każdym miejscu zdarzają się szemrani ludzie, którzy daleko w tyłkach mają owy honor. Jednak umówmy się, generalnie chyba nie ma miejsca, które ma większą obsesję na temat tej cnoty, jak właśnie ludzie z księstwa. No, chyba że Skeligijczycy. Mimo tego, że państwo tu są jest małe i z pozoru wygląda jak z baśni, to i tutaj znajdziemy niebezpieczne potwory. Zresztą jak praktycznie wszędzie w świecie Wiedźmina. Ponadto to właśnie tutaj znajdziemy miejsca takie jak Tesza Mutna i wyjątkowo wysoką aktywność wampirów. Wszakże
jakie ja w ogóle dzisiaj słowa znam. Poloniści widzowie muszą być dumni. Wszakże to właśnie tu są było tym, co wampiry zobaczyły jako pierwsze, po koniunkcji sfer. W aktualnych czasach to dość bezpieczne miejsce i nie potrzebujemy być wcale jakoś bardzo wysportowani, by przetrwać w krainie wina. W Toussaint spirytu nie traktuje się dobrze, ponieważ wiąże się on z byciem mało honorowym, a majątek też jest nam kompletnie niepotrzebny, bo w Toussaint uczciwą i dobrze wykonywaną pracą będziesz mógł wspinać się po szczebrach hierarchii jak burza. Inteligencja w Toussaint wcale jakoś nam potrzebna nie jest, ale dzięki niej, tak samo jak w miastach, w Buckler będziemy mogli znaleźć pracę w biurokracji, której tak większość z ludzi nienawidzi, a która to w Toussaint rozwinięta jest na naprawdę wysokim poziomie. Sama wiedza na temat podatków i odpowiednich potrzebnych dokumentów do ich zapłacenia czy formularzy zaoszczędzi ci naprawdę masę czasu, a przede wszystkim masę nerwów. Księstwo Toussaint to chyba najbezpieczniejsze miejsce w całym Wiedźminie. To księstwo, które przede wszystkim od reszty świata martwi się rzeczami takimi jak honor czy wino, kiedy kontynent zalewa krew. Jeżeli nawet w Toussaint nie udało ci się przeżyć, to chyba już nigdzie nie uda ci się w świecie Wiedźmina. Jeżeli miałeś od 0 punktów do 4, będziesz żył jak biedak. Ale za to w jakiej scenerii? I choć pracować będziesz dużo, a mieszkać będziesz w zrujnowanym domu, wino będzie jedyną rzeczą, którą będziesz pić całymi dniami. Oczywiście te tanie. A czas będzie płynąć wolno, jak to w Toussaint. Jeżeli miałeś od 5 punktów do 8, Toussaint to miejsce, w którym tak samo jak zwykły biedak, budzić się będziesz codziennie rano z kacem. Całymi dniami będziesz pić wino, a czas będzie płynąć wolno. Z tą różnicą, że budzić się będziesz w ładnym domu, a pijane wino nie będzie tanie. Karczma i bale będą stały przed tobą otworem, a kto wie, może i na starość zostaniesz właścicielem jakiegoś małego warsztatu czy winnicy. Jeżeli miałeś od 9 do 14 punktów, zaliczałbyś się do elit w Toussaint. To tylko od ciebie zależy, co zrobisz ze swoimi umiejętnościami i jak je wykorzystasz. W każdym razie będziesz mógł zostać kimkolwiek chcesz. Czas będziesz spędzać na zarządzaniu winnicą lub na przechadzkach po dworach, rujnując tym samym swoje włości. Będziesz korzystać z życia w każdego tego słowa znaczeniu, a Buckler będzie twoim domem, do którego będziesz mógł zaglądnąć, czy to w ramach rozrywki, czy w sprawach biznesu. Ten odcinek był inny niż zazwyczaj na tym kanale, ale też wymagał absolutnie mnóstwa pracy. Więc jeżeli doceniacie i podobał wam się odcinek, a jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale. Wpadnijcie też na mojego szefowego wiedźmińskiego Discorda, tam można popisać ze mną, czy z innymi o Wiedźminę, czy po prostu o pierdołach. Trochę was już tam jest, więc na pewno znajdziesz kogoś do rozmów. Możesz też zostawić obserwajkę na Twitchu i napisać, co sądzisz o tym całym eksperymentalnym odcinku, jaki zrobiłem dzisiaj. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia.